bycie seniorem i seniorką to nie tylko nianiczenie wnuków i wizyty w przychodni, lecz to także realizacja swoich pasji różnych. W telewizji młodzieżowej stworzyliśmy grupę aktywnych seniorów. Każdy z nas przyszedł tutaj z różnymi oczekiwaniami, ale Edward zaskoczył nas wszystkich. Po pierwsze, znalazłem się tu, bo nie lubię się filmować ani fotografować, ale być może, że polubię. I dlatego z ciekawości, sobie trochę na przekór, przyszedłem. I w gruncie rzeczy jeszcze troszeczkę podchodzę jak pies do jeża, ale zaczyna mnie to ciekawić, bo już myślę o tym, co ja zostawię swoim wnukom. No, chciałbym jak najlepsze spojrzenie na świat zostawić i swoją ciekawość życia, i sądzę, że ich tym zarażę. Nie wszyscy jednak są amatorami. Maryla ma już pewne doświadczenie. Ja skończyłam szkołę fototechniczną na ulicy Spokojnej. Wtedy, kiedy byłam młoda, nie było jeszcze niestety w Polsce wyższej uczelni fotograficznej. Była filmowa w Łodzi. No ale tam nie było, jeszcze wtedy nie było wydziału fotograficznego. Nie było mnie niestety stać na wyjechanie za granicę. No, na przykład w Pradze, w Czechach była taka szkoła, ale niestety nie było takiej możliwości. Nie mówię co rzeczywiście o Zachodzie. Zapytaliśmy Marylę i Adama o ich pasje i marzenia. Bardzo jestem zadowolona, to jest moja pasja. Mój zawód ma moja pasja. A być może powinnam być montażystką filmową. Mam kilka pasji. Pasja jedna to jest aktywność fizyczna, czyli uprawianie jakiegoś tam sportu, ale pasja druga jako przeciwdziałanie starzeniu się to jest ćwiczenie umysłu. Czyli lubię się zajmować nowymi technologiami cyfrowymi, uczyć się obsługi nowych urządzeń, podglądać jak inni to robią, kontaktować się z ludźmi. Jestem zwierzęciem stadnym. Edward powiedział nam, co przekonało go do udziału w warsztatach. Nasze wspólne znajome zaangażowały mnie, które są bardzo wdzięczne, miłe i czuję ich opiekę i życzliwość i nie chciałbym ich zawieść, a poza tym no, ze swoimi starymi znajomymi się spotykam, co jest też dużą frajdą, bo czuję się potrzebny tak samo jak i oni mnie są potrzebni. Nie tylko studio zrobiło wrażenie na Edwardzie. No, jestem zachwycony otoczeniem, zielenią, tymi budynkami, bo pamiętam, kiedy to były jeszcze gruzy. Na sankach zjeżdżałem ulicą Mostową, później rowerem bez hamulców, trzeba było piętką hamować. Paweł, prowadzący warsztaty, wyraził również swoją opinię. Moja opinia jest bardzo pozytywna na temat waszych tutaj starań i wysiłków. Kolejne spotkanie, już coś robimy, coś konkretnego. Nazwa Młodzieżowa TV w oczywisty sposób łączy się z młodzieżą. Zapytaliśmy Pawła, czy przeszkadza mu dysonans między nazwą a obecnością seniorów w studio oraz czy jesteśmy pierwszą taką grupą w TV Młodzieżowa. Wy jesteście pierwsi, ponieważ my istniejemy od niedawna, a nawet mówiąc szczerze, nie pomyślałem o tym, że my się jakoś tam nazywamy, a wy jesteście seniorem. Nie pomyślałem o tym. Pomyślałem sobie o kolejnej grupie ludzi, z którymi będę pracował i mam nadzieję, że owocnie. No, jestem pełen tak optymizmu i nadziei. Pozwala to z optymizmem spojrzeć w przyszłość naszych zamierzeń. No cóż, dziennikarstwo nie jest łatwym zawodem. Mamy jednak nadzieję, że ten reportaż to dobra prognoza na przyszłość.